Pani Iwona Nowakowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Ełku, jest gościem Radio 5. Dzień dobry. Dzień dobry, witam uprzejmie. I po raz kolejny się spotykamy, żeby namawiać was, drodzy słuchacze, i rodziny, które nas słuchają, żeby stały się rodzinami zastępczymi. Rodziny zastępcze są potrzebne W Ełku, jak i w całej Polsce. No właśnie, dużo takich rodzin jest potrzebnych na naszym terenie tak bardzo dużo nam jest potrzebne potrzebne osób do przeszkolenia tak zwanych kandydatów na rodziny zastępcze bo przybywa nam dzieci i w związku z tym że tak naprawdę miejscem dziecka to jest rodzina i jeżeli nawet to dziecko nie może przebywać w swojej rodzinie biologicznej więc miejscem takiego dziecka powinna być właśnie rodzina zastępcza i chcemy poprosić namawiamy te osoby które czują się na siłach żeby właśnie no, przemyślały tą decyzję być może zostania rodziną zastępczą. A dlaczego więcej jest dzieci? No między innymi dlatego, że coraz mniej dzieci jest w takiej pieczy instytucjonalnej jak dom dziecka, to z jednej strony dobrze, bo, bo dzieciaki trafiają do, do zwykłych rodzin i one się uczą życia. Zgadza się, najlepsza placówka nie zastąpi rodziny, panie redaktorze. Dlatego, tak jak pan słusznie zauważył, Trend obowiązujący w całej Pol w Polsce to jest właśnie, że schodzimy z placówek. Coraz mniej tych placówek jest, aczkolwiek w Ełku jest duża placówka składająca się z pięciu mniejszych jednostek. Natomiast my potrzebujemy rodzin zastępczych, żeby tym dzieciom właśnie dać namiostkę domu rodzinnego, bo te dzieci zupełnie inaczej się wychowują w rodzinie zastępczej. To jest taka zmiana w pieczy zastępczej, w opiece zastępczej, nawet instytucjonalne domy dziecka, tak jak ten eucki One, no, w pewnym sensie działają tak, jak takie jest jedna instytucja i kilka małych rodzin zastępczych. To nie jest tak, że są grupy, są wychowawcy. Chociaż no, tak czasami bywa, ale te dzieci to raczej tworzą rodziny, takie grupy mniejsze. Zgadza się panie redaktorze. U nas w Ełku funkcjonuje pięć takich małych placówek po czternaścioro dzieci i proszę zwrócić uwagę, czternaścioro dzieci to jest, no nie jest już zbyt liczna grupa, tak jakby... Bywało, 20, 20 i więcej. Bywało i więcej po 60, panie redaktorze, także to, ta różnica jest ogromna, ta zmiana jest oczywiście pozytywna. Natomiast e, proszę, jak gdyby wziąć to pod uwagę, że jednak dziecko, które przebywa w takiej placówce, nawet małej, ma jednak poczucie, że to jest placówka. Bo tu nie ma mamy, nie ma taty, jest pani nauczycielka, jest rotacja nauczycieli, e, jest określony regulamin, porządek dnia. E, rodzina. Zastępcza ma swoje też zasady, ale to jest mama, ciocia, tata także to są bardziej takie więzi rodzinne. I to jest najważniejsze, że jest to ciepło rodzinne, ten dom rodzinny, że cały czas dzieciaki są e, razem ze swoimi opiekunami. O tak możemy powiedzieć. Czasami do nich mówią mama, czasami mówią ciocia, ale to jest taka rodzina. Jakie są zadania? Jakie dzieci trafiają do, do rodzin zastępczych? Bo tu musimy od razu zaznaczyć, że to nie są słodkie bobaski maluszki. Tak, chociaż to, się zdarzają. Zdarzają się te, te dzieci najmłodsze, zdarza się także nawet dzieci, które tylko zostały urodzone przez matkę biologiczną na podstawie decyzji sądu. Te dzieci kierowane są do, właśnie do rodzin zastępczych, ale też starsze dzieci doświadczają ogromnej traumy w swoich rodzinach naturalnych. To są dzieci często bardzo mocno skrzywdzone, to są dzieci bardzo mocno zaniedbane, to są dzieci z różnymi deficytami. Więc też trzeba to uświadomić, że to nie są aniołki, tak jak pan powiedział. Niekiedy rodzinę zastępczą czeka bardzo dużo pracy z takim dzieckiem, żeby takie dziecko w miarę sprawnie zaczęło funkcjonować w społeczeństwie. Rodziny zastępcze i dzieci w rodzinach zastępczych czasami są do usamodzielnienia, czasami są na krótki czas. To może powiedzmy, czym się różni taka rodzina zastępcza od rodziny adopcyjnej? Bo to jest duża różnica. E, oczywiście, że to jest ogromna różnica. Proszę zwrócić uwagę, że tak jak Pan powiedział, że niestety zdarza się i to w tej chwili dość często, że dzieci, które trafiają do pieczy rodzinnej, zastępczej, zostają tam do pełnoletności, a nawet do 25 roku życia. Wtedy, kiedy kontynuują naukę. Wtedy, proszę zwrócić uwagę, rodzina zastępcza może być opiekunem prawnym, ale to jest tylko Taka tymczasowa, doraźna opieka nad dzieckiem. Rodzina adopcyjna, na podstawie decyzji sądu, takie dziecko trafia do tej rodziny i jak gdyby jest biologicznym dzieckiem. No przyjmuje tak, przez nazwisko. Prawo jest traktowane. Tak, przyjmuje nazwisko rodziców, zmienia mu się niekiedy imiona i imię na, na tych rodziców z rodziny adopcyjnej. Jak gdyby, mówiąc tak kolokwialnie, zaciera. Się zaciera ślad, że to dziecko nie jest dzieckiem biologicznym. Nie otrzymuje rodzina adopcyjna żadnych środków finansowych na utrzymanie tego dziecka, natomiast w rodzinie zastępczej co miesiąc rodzina zastępcza, czy zawodowa, czy niezawodowa, czy spokrewniona, otrzymuje od nas środki na utrzymanie takiego dziecka w rodzinie. Bo już mówiła Pani o zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych rodzinach, co trzeba zrobić, żeby stać się takim rodzicem zastępczym? Jakich osób szukamy? Szukamy osób z dużym sercem, przede wszystkim, które czują się na siłach, które mogą dać wiele ciepła i miłości takim dzieciom. Natomiast też przede wszystkim są to osoby, Osoby lub małżeństwo, które dają nam tak zwaną rękojmy, czyli to są osoby, które mają tak zwany zdrowy kręgosłup moralny, którzy, które mają powiedzmy lokal, bo to też jest bardzo ważne. Jedna z tych osób w związku ma mieć obowiązek stałą pracy. Oczywiście badamy takie osoby i rodziny pod kątem psychiatrycznym, jest badanie psychologiczne, badamy Kwestie uzależnień od różnych substancji i, i jak gdyby te wszystkie warunki to są przede wszystkim podstawowe warunki, które musi spełnić taki kandydat na rodzinę zastępczą. I musimy tu sobie uświadomić, że rodzice zastępczy są ważni, ale najważniejsze w tej rodzinie jest dziecko i to dziecko trafia. Chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, jakie zdarzały się już w Polsce, że no w tych rodzinach zastępczych dzieciaki nie były bezpieczne. To zdarzało się i na Pomorzu, i na Śląsku. Mieliśmy takie informacje. Dlatego te rodziny są dokładnie prześwietlane. Zgadza się i właśnie w czasie szkolenia, panie redaktorze, które dość długo, długie, długo trwa, właśnie też przypatrujemy się. Osoby, które szkolą te, tych kandydatów na rodziny zastępcze, przypatrują się tych, tym osobom i rodzinom. Te badania, czy, czy, czy człowiek jest zdrowy, czy panuje nad emocjami, czy ma jakiś kręgosłup moralny, też jest bardzo ważną częścią tego szkolenia. Tak jak pan zauważył, no niestety przez sito tych szkoleń przyszły osoby, które okazało się, no nie powinny być rodziną zastępczą. My też jesteśmy bardzo wyczuleni i bardzo starannie staramy się dobierać te osoby, Chcę tylko może zwrócić uwagę, że na przykład szkolenia, które no są dość długie, jak powiedziałam, przystępuje powiedzmy 15 osób, to takie świadectwa kwalifikacyjne, czyli jak gdyby gotowość do pełnienia rodziny zastępczej otrzymuje 8-9 osób, czyli część osób jednak odpada na tych badaniach. Czy potrzebne jest doświadczenie pedagogiczne ewentualnie wykształcenie pedagogiczne? Nie, nie jest potrzebne, Chociaż ale się przyda. idealnym tak, takim tak. rodzicem byłby pedagog ewentualnie przyda psycholog. Przyda się na pewno. Przyda się na pewno, także namawiamy wszystkie osoby o tym wykształceniu, żeby się do nas zgłaszały. Ja mówię cały czas rodzina, pani mówi osoby. Czy to jest tak, że taka rodzina zastępcza to może być na przykład jedna osoba, czy to tak. musi być małżeństwo? Nie, nie musi być rodzina, tak, związek osoba Tak prawo przewiduje, że może to być na przykład ciocia, to może być też i osoba obca, która przeszła szkolenie, może być rodziną zastępczą, oczywiście. Także no zapraszamy do zgłaszania się do udziału w tych szkoleniach. Satysfakcją, no to jedyna satysfakcja to uśmiech tego dziecka. No, Chociaż poprzedzone tak. dużą walką, no tak, no to nie chciałam mówić o tych materialnych korzyściach, ewentualnie o innych, no właśnie jakie jeszcze korzyści? Chciałam powiedzieć, że nasze dzieci, które wychowują się w rodzinach zastępczych, świetnie funkcjonują. Są to osoby, które naprawdę podjęły różne zadania, nawet te dzieci bardzo często idą na studia. Jak gdyby są to dzieci, które tak Mówiąc w cudzysłowie, są normalnymi dziećmi z rodzin, które, które znamy. Mają jak gdyby takie dobre wyposażenie emocjonalnie, emocjonalne. Świetnie sobie radzą z problemami dnia codziennego, świetnie rozwiązują konflikty. Także to jest ta wyższość tych dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych nad dziećmi, które wychowują się w placówkach, gdzie mają te dzieci wszystko podane, gdzie za nich, jak Gdyby decydują inne osoby. Pomimo najlepszych, jak gdyby możliwości, które dajemy naszym dzieciom w placówkach, ta, jednak, te dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych, no, lepiej nam jednak sprawnie funkcjonują. No, te dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych to tak, jakby wychowywały się w zwykłej rodzinie, bo one i muszą ugotować, i muszą posprzątać, muszą zakupy zrobić. Czasami, no, byłem zaskoczony, ale jeszcze kilka lat temu, a nawet kilkanaście lat temu, jak odwiedzałam dom dziecka i jak rozmawiałam właśnie z wychowankami domu dziecka, no to oni tego nie umieli. Bo nie byli do tego przygotowani. Tak, panie redaktorze, nawet taka błaha rzecz, że te dzieci w którymś momencie opuszczą tą placówkę i taka właśnie czynność jak y, 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 opłata za mieszkanie. Nasze dzieci wiedzą, że coś takiego funkcjonuje, że to trzeba robić. Y, robią zakupy, załatwiają swoje różne sprawy. Dzieci z placówek mają z tym ogromne trudności. Proszę sobie wyobrazić, że była taka sytuacja, że dziecko nawet nie wiedziało, że musi płacić za czynsz. I to mieszkanie tak naprawdę straciło. Dlaczego? Dlatego tak ważne jest właśnie to, żeby dzieci wychowywały się w rodzinach zastępczych. Mówiliśmy już, ale przypomnijmy, ile takich rodzin na dzień dzisiejszy potrzeba na terenie powiatu ludzkiego. Mówimy o takiej o liczbie 15-20 rodzin zastępczych, niezawodowych, niezawodowych. Ile dzieci może trafić do rodziny zastępczej? Prawo przewiduje troje dzieci. Natomiast różne bywają sytuacje. No, bo... czasami jest to na przykład rodzeństwo. Tak, rodzeństwo i na przykład sześcioosobowe, pięcioosobowe rodzeństwo. W związku z tym też nie, nie bardzo możemy te dzieci rozdzielić. I dlatego staramy się, żeby były w jednej rodzinie zastępczej. Dlatego no niekiedy te liczby się nam zmieniają, zwiększają się. Gdzie osoby, które są zainteresowane stworzeniem takiej rodziny dla dzieciaków, gdzie mogą się zgłaszać do PCPR? -u. Tak jest zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W dni robocze od 7 do 15 są osoby, które udzielą szczegółowych informacji na temat szkolenia, na temat właśnie finansowania rodzin zastępczych, także te wszystkie osoby, które czują się na siłach, które chcą dać miłość, ciepło swoim dzieciom. Tak, to zapraszamy do powiatowego centrum. No i zaznaczamy, że to nie muszą być rodziny z samego miasta Ełku. Mogą to być rodziny z terenu całego powiatu, a nawet mogą być to rodziny spoza powiatu. Wtedy zgłaszacie się do swoich PCPR-ów, wszędzie tam, gdzie nas słychać, bo ten problem to jest no, chyba ogólnopolski problem. Nie tylko w Ełku jest problem z tymi rodzinami. Tak, nawet w województwie jest prowadzona... Też kampania dotycząca właśnie promocji rodzicielstwa zastępczego, czyli to nie jest nasz problem tutaj powiatu euckiego, ale ogólnopolski. Także jeżeli mieszkacie w Girzycku i też czujecie taką potrzebę, ewentualnie możliwość stworzenia takiej rodziny, no to zgłaszajcie się do Centrum Polskiego pomocy rodzinie w Giżycku, tam również uzyskacie wszelkie informacje, tam zostaniecie przyjęci z otwartymi ramionami i cały czas można się zgłaszać. Nie ma takiego terminu, kiedy nie można się zgłaszać. Zostaniecie poinformowani, kiedy kursy ruszają, no i jakie są potrzeby. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.